Cześć, w swoim objeździe po Polsce i wizytowaniu Łąk Kwietnych nie pomijam także pobliskich miejscowości. Jestem bardzo szczęśliwy, że miasto Sanok zechciało wysiać moją mieszankę, która cieszy oczy mieszkańców. Jedna z łąk założonych znajduje się u podnóża klasztoru ojców franciszkanów. Tutaj na dole jest polska łąka kwietna. Takie gatunki wyszły jak wszędzie, czyli głównie dominuje w tym drugim roku złocień, komonica, cirletka poszarpana. Tutaj na tej łące mamy dosyć dużą inwazję koniczyny. Nie wiem dlaczego, czy ona była dosiana, czy po prostu była w banku nasion. W każdym razie te gatunki łąkowe sobie z nią poradzą, a sama koniczyna będzie fajnym dodatkiem. Tu mamy także wysianą mieszankę kwietna murawa, natomiast większość gatunków z tej mieszanki dopiero zakwitnie, dlatego że jest to mieszanka późniejsza. To miejsce jest trochę zażyzne na nią, ale no też będą fajne efekty, bo jest bardzo dużo cykorii, która pięknie na niebiesko kwitnie. No i wyszły już żmijowce, też bardzo dużo cieciorki wyszło, która niedługo zakwitnie. Oczywiście też złocienie i komonica. Tu jeszcze zyka brudno-żółta. Nie widzę innych zyk, o dziwo. Jakoś słabo przebiły się z banku nasion. Też miejscami jaskry wyszły, też w składzie mieszanki. A tu jeszcze niedobitki gatunków jednorocznych z poprzednich lat. Te gatunki jednoroczne tu były dosiane w pierwszym roku, żeby trochę cieszyć oczy mieszkańców. No i zostały jeszcze maki. Bardzo często pytacie, co robić, żeby maki zostały na łące kwietne. Niestety trzeba by ją co roku zaorywać. I tutaj mamy też konkol, który był tutaj dodany. I w pierwszym roku bardzo dużo konkola tutaj na tej łące zakwitło. Tu mamy mieszaną łąkę kwietna murawa i polska łąka kwietna. Siedlisko świeże, więc raczej polska łąka kwietna tutaj no lepiej wychodzi. Ale też mamy właśnie żmijowce, te niebieskie. No i oczywiście morze złocieni, firletek i komonic. Też że cykoria tu lada chwila właśnie zakwitnie na niebiesko. Są też wiesiołki, są kozibrody. Co wyszło? Cieciorka. Pięknie kwitnie kozibród. Także bardzo udana łąka kwietna przy dawnej cerkwi, obecnie kościele w dzielnicy Olchowce w Sanoku. Sanok to nie tylko łąki kwietne. Jesteśmy na bardzo ciekawym terenie chronionym w obrębie miasta, o którym może opowie tutaj pan Piotr. Dzień dobry, nazywam się Piotr Kutiak, jestem pracownikiem Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Sanoku. Chciałbym Państwu pokazać teren naturowy. Jest to obszar chroniony pod względem dyrektywy ptasiej, obszar Góry Słone PLB 18003, 20 hektarów porośniętych tużycą pospolitą. Znajdują się tu także gatunki chronione warte uwagi, takie jak storczyk szerokolistny, jak bobrek trójlistkowy i wiele innych. Jest to rezerwuar udostępniony dla mieszkańców, dla turystów, ponieważ znajduje się tu ścieżka dydaktyczna o długości 2 km w kształcie pętli. 1 km jest wyłożony takim drewnianym chodnikiem. Na środku tego chodnika znajduje się wieża widokowa, skąd można podziwiać widoki na Góry Słonne, na Olszynkę Karpacką, w której runie możemy spotkać w lutym śnieżycę wiosenną w tej odmianie karpackiej. Tam jest aż 15 hektarów śnieżycy. To jest chyba największe stanowisko tego gatunku, tego podgatunku karpackiego śnieżycy w Polsce w ogóle. Ile gatunków w ogóle flora Sanoka liczy? No, badałem florę pod kątem regionalnego atlasu roślin ATPOL. Poza tym sięgałem też po literaturę profesora Święsa, profesora Oklejewicza. Także sporo tych danych udało mi się zebrać. Obecnie flora liczy prawie 750 gatunków, które udało mi się odnaleźć. No, w tym mamy 103 gatunki chronione, rzadkie i ginące oraz niestety 50 gatunków roślin inwazyjnych, które wkraczają pomalutku na razie w strefę zurbanizowaną,
a w strefie tej takiej niezamieszkałej, niezurbanizowanej jest ich znacznie mniej. No imponująca ilość, absolutnie niesamowite. Popatrzcie tutaj, te piękne tużycowiska, to jest teren dawnego poligonu. Miasto tutaj trochę odkrzacza ten teren, żeby on nie zarósł wierzbami. I utrzymuje się też mieczyk dachówkowaty, tak? Mieczyk dachówkowaty, też inne, poza tym gatunki stoczyków. Mamy tutaj piękne kosaćce żółte, teraz kwitnące. A tam wieża widokowa. Podobno też tutaj sobie przychodzą młode pary robić zdjęcia teraz, także jest taka moda na przyrodę. Widziałem nawet też opakowania po dureksach, także widać, że tutaj ludność z Sanoka przychodzi. Znajdujemy się na jednym z zieleńców Sanoka. No, Sanok ma 38 km kwadratowych. 1/3 miasta to są obszary chronione, 4 obszary Natura 2000, park krajobrazowy. Jesteśmy też otoczeni różnymi formami ochrony przyrody. Natomiast jako miasto utrzymujemy 2,5% Sanoka, czyli 91 hektarów. Park miejski 10-hektarowy, skarpa miejska 6-hektarowa, 27 zieleńców. Na jednym z nich się znajdujemy, jest to zieleniec przy ulicy Jagiellońskiej, zieleniec zwany Okopiskiem. Mamy tu także fragment łąki kwietnej, natomiast cały nam zieleniec flankuje nasadzenie ścisa pośredniego. Super. Jaka jest w ogóle recepcja łąk kwietnych wśród mieszkańców Sanoka? Są bardzo ciepło te inicjatywy florystyczne przyjmowane. Wiele osób się wśród tych łąk fotografuje, podziwiają, ludzie biorą różnorodność. Też staram się robić takie warsztaty z udziałem młodych ludzi, gdzie staramy się zbierać nasiona, następnie łączyć się z gliną. I to są takie pociski florystyczne, które lądują później na prywatnych trafnikach, na nieużytkach. W ten sposób no, też z młodymi ludźmi przyczyniamy się do... Rewelacja! Żeby jeszcze zrobić szkolenie dla nauczycieli właśnie i żeby nauczyciele potem mogli też dzieciom tą wiedzę o gatunkach rodzimych przekazywać. Nie? Zamiast trzymać dzieci w szkole, to dzieci powinny cały dzień chodzić z nauczycielami, robić zielniki teraz, nie? Teraz w czerwcu, przed końcem roku, kiedy już mają oceny, właściwie nie mają co robić, to teraz wygonić dzieci tutaj na łąki. Popatrzcie, tu jest trochę inny przykład łąki kwietnej, bo miasto Sanok, ono zamówiło w tamtym roku mieszankę wszystkich moich mieszanek, czyli były gatunki i jednoroczne, i wieloletnie. I w tamtym roku bardzo pięknie kwitły maki, chabry, buławatki, konkole, ale były dodane gatunki wieloletnie. Zwykle w drugim roku już maki nie kwitną, a tutaj jeszcze jakoś im się udało przedrzeć przez te młode gatunki wieloletnie i mamy taką no, przepiękną, optymalną kombinację, kiedy mamy jeszcze gatunki jednoroczne. Niestety w kolejnych latach, żeby utrzymać te maki, chabry i konkole, trzeba by w tym roku część tej łąki, na przykład taki pas podłużny, przeorać glebogryzarką, nie niszcząc reszty łąki, która jest wieloletnia. No ale mamy właśnie maki, konkole, które są w tej chwili bardzo ginące, chabry, buławatki. Mamy tutaj różne gatunki przypominające stokrotki, ale to nie jest jeden gatunek, bo mamy tutaj i marunę, mamy tutaj i rumian polny, i rumian austriacki. Powinien gdzieś też być rumianek. Nie widzę go tak od razu, ale jak tutaj pogrzebiemy, to na pewno rumianek też się znajdzie, bo też mamy go trochę w mieszance. Chyba tutaj jest nawet. Musiałbym sprawdzić. Nie, to nie jest rumianek. Z gatunków wieloletnich mamy tutaj no też duży wybór. Już krwawniki zakwitły. Niedługo cyciorka zakwitnie. Mamy młody rumian barwierski, który będzie żółty. Mamy złocienie, komonice, wiesiołki, żmijowce piękne. Wiele innych gatunków jeszcze wyjdzie. Kozibrut, no bo jest dopiero czerwiec, wszystko bardzo późno. O, tu mamy na przykład chaber austriacki. Super. Plac partnerstwa w centrum Sanoka. Mała łączka kwietna, fajnie się tu gołębie pasą, nie wiem na czym. A tutaj łąka głównie złocień i firletka. Trochę żmijowca wyszło, cykorie, które będą kwitły. Na pewno będzie się zmieniać. Patrzcie, tutaj zastosowaliśmy jeszcze taki myk, że część łąki była skoszona dużo wcześniej
I to troszkę obniży wysokość cykorii. Tu będzie pięknie cykoria nie, na niebiesko kwitła. I wtedy jak się skosi tą łąkę z tyłu, to ta cykoria z przodu na pierwszym planie i inne gatunki, które z tej łąki odbiją, znowuż one przejmą swoją rolę. No i w takich miejscach zawsze trafiają się gatunki z banku nasion. Tutaj mamy na przykład przetaczniki, przetacznik nitkowaty z banku nasion, który tu w trawniku pewnie był, i też na pewno wiele innych gatunków. Bodziszek łąkowy, którego nie było w mojej mieszance, on też tutaj będzie pięknie potem na niebiesko na tej łące kwitł. Także no w ogóle rewelacja.